Patrząc na wyniki zespołu z Lubina, na pewno nie grają tak, jakby chcieli grać, no bo jednak tych punktów mają chyba zbyt mało. Odpadli z Pucharu Polski, przegrywając z Wągrowcem. No i na pewno ten zespół musi szukać punktów, no bo oni niby no co roku mają walczyć o te medale, ale jak na razie widać muszą walczyć chyba o ósemkę. My na pewno jesteśmy po meczu teraz z Barceloną, po ciężkim meczu, którym przegraliśmy 7 bramkami, też musimy jakoś się odbudować. Jak już zawsze wszyscy zespoły, którzy są w polskiej ligie, to zawsze chcą, a nie wygrać z mistrzem Polski. To jesteśmy dzisiaj wszyscy wykorzystani, żeby wygrać. I my jedziemy tam tak samo po zwycięstwo, oni chcą u siebie w domu wygrać, u nas to jest normalnie i to taka sportowa walka. Zobaczymy, kto będzie lepszy, to już w środę. Na pewno jedziemy do tego, żeby wygrać i później jedziemy do Barcelony. Lubin w ostatnim okresie bardzo w kratkę gra. Patrząc, porównując skład, który ma trener Szafrański w dyspozycji, to dosyć w kratkę. Te wyniki są często nawet trochę dla nas zaskakujące. Natomiast to wszystko trzeba na boku zostawić, bo tak samo my możemy powiedzieć, dostaliśmy wpała od Barcelony i teraz jedziemy, żeby właśnie poprawić swój wizerunek. Oczywiście inne porównania, innego przeciwnika, inny poziom, nasza liga. Natomiast to my jesteśmy w tym obowiązku, żeby zdobywać punkty. Myślę, że Lubin na ten mecz przed własną publicznością, przed własnej hali ma troszeczkę ułatwione zadanie. Oni nie muszą, a może chcą, a my musimy. I to jest dla nas dostatecznie duże wyzwanie, z całym szacunkiem oczywiście dla tego przeciwnika i z respektem, ponieważ tam zawsze nam się gdzieś grało ciężko.